figura świętego Jana Nepomucena przed kościołem w Lutyni, przed wejściem do tego kościoła. A tutaj druga jakaś inna figura i niestety nie wiem czyja. Przed chwilą po raz pierwszy udało mi się sfilmować wnętrze tego kościółka. Był kiedyś czeski, potem niemiecki. No właśnie. No, do widzenia. I jeszcze raz. Święty Jan Nepomucen. A okolica z kościoła wygląda tak. Naprawdę prześlicznie. Gdzieś w tamtym kierunku jest Lądek Zdrój. A ten czerwony dach to knajpka Skalniak. Już Jola, mam wodę. Chwilę musiałem poczekać, aż nalecie. Wnętrze kościoła w Lutyni, niedaleko Lądka Zdroju. Kościół kiedyś czeski, potem niemiecki. Malusieńki i wygląda tak. Droga krzyżowa, napisy w języku niemieckim. Kościół jak po renowacji. Mówię, że wszędzie i wokół, i renowacja, i w środku, tak. Czerwca 2015 roku. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeszcze raz widok na kościółek w Lutyni, na jego wnętrze. Ołtarz główny. Obraz z papieżem. Droga krzyżowa. Tam prawdopodobnie jakieś organy. Kościół w Lutyni, niedaleko Lądka Zdroju. Inny widoczek na kościółek w Lutyni. Poszedłem w stronę końca tej wioski. Także sfilmowałem środek. Sfilmowałem wnętrze. A teraz cały kościółek.